dla każdego sportu. Fit Dieta, pudełkowa dieta dla każdego. Zamów teraz. Basia Gołąbiowska, TV Reklama, ze mną Marianna Schreiber. Cześć, dobry wieczór. Cześć, witaj serdecznie. Szanowni Państwo, dzień dobry. Widziałam przed chwilą, że właśnie wyszłaś z programu. Czy Ty mogłabyś powiedzieć tak w skrócie, pokrótce, dlaczego, czym tak naprawdę zdenerwował Cię tak mocno prowadzący Ekiert, że wyszłaś? Nie mówimy tutaj o zdenerwowaniu, tylko raczej o takim jakby, nie wiem, zniesmaczeniu, zniechęceniu. Wydaje mi się, że wielokrotnie zwracałam uwagę Łukaszowi, żeby nie wciągał mojego dziecka w temat, który jest po prostu zupełnie inny niż jakby to, że nie wiem, że ja pokazuję na przykład filmik, jak z moją córką wybieramy Mikołaje świąteczne. Jest to, wiesz, jakby on non-stop tak jakby wplątywał temat. Dodatkowo, nawet nie dawał się Małgorzacie wypowiedzieć, ani mnie, tylko non-stop atakował moim dzieckiem. Wiesz, ja rozumiem, że próbował wywołać we mnie takie emocje typu, żebym ja, nie wiem, uderzyła go, czy typu co innego. Jestem zbyt poważną osobą na to, żeby dać się wyprowadzić z równowagi, ale po prostu zwracając mu kilka razy uwagę, nie przestał, więc uważam, że każda szanująca się kobieta powinna w takim momencie wyjść ze studia i nie dyskutować z taką osobą. Wspominałaś też, że jest on osobą promującą, więc... Mam wywiad, oddzwonię do ciebie. Przepraszam bardzo. Spoczko. Nie ma problemu. To moja mama, więc... Więc jak ty tak naprawdę oceniasz powrót Marcina Dubiela do internetu? Uważam, że ludzie za szybko zapominają. Po prostu. To nie chodzi o to, żeby, wiesz, żeby teraz nawoływać na niego jakiś hejt i tak dalej, tylko chodzi mi o to, że jeżeli ktoś jest zamieszany w coś takiego, no to wiesz, no nie możemy zapominać o całej i o tym wszystkim. Nie chodzi o to, żeby nie dawać ludziom szansy, tylko to nie jest coś takiego, że wiesz, on się z kimś pobił i ludzie mu ciągle to wypominają, tylko tam są grube oskarżenia i po prostu pamiętam, jak cały internet był oburzony tym, że Łukasz postanowił się właśnie... wybijać w internecie na Marcinie, na tym temacie. No jest dla mnie obrzydliwe po prostu. Nawiążę jeszcze do tego, co działo się na ostatniej konferencji. Dlaczego bronisz osobom takim jak Daniel Magical rozmnażać się? Nie, to jest otwarte pytanie. Czy ludzie uważają, że to by było dobre? Nie wiem do końca tak naprawdę, bo jemu jest ciężko nawet, nie wiem, psa upilnować, tak? Zaniedbał psa. Wiemy, jak to się wszystko skończyło i ciężko mi wierzyć w to, że zadbałby o dziecko. Magical nazwał cię też konfidentką. Czy ty czujesz się tego typu osobą? Nie czuję się tego typu osobą. O, tam nie pozwolono mi przeczytać, jeżeli mogę tutaj to zrobić. Tam nie pozwolono mi przeczytać pisma, które napisałam w tej sprawie do ministra, jeżeli mogę minutę teraz zająć i pewnie przeczytać. Dobrze. Szczęść Boże, panie ministrze, zwracam się do pana ministra z następującą prośbą. Mianowicie, jestem zawodniczką sportów walki. 9 marca 2024 roku miałam walczyć w Łodzi z Małgorzatą Zwierzyńską. Niestety dzień przed walką, to jest 8 marca, pani Zwierzyńska została zatrzymana przez policję w celu doprowadzenia do zakładu karnego, w którym miała odbyć zasądzoną karę. Po wyjściu na wolność pani Małgorzata Zwierzyńska wielokrotnie pomawiała mnie, twierdząc, że policja działała na moje zlecenie. Jakkolwiek te oskarżenia nie wydają się absurdalne, wywołały zamierzony efekt. Kilka dni temu podczas konferencji z kolejną galą sportów walki zostałam wyzywana przez grupę kryminalistów od konfidentów właśnie. Mimo, że nie miałam z jej zatrzymaniem nic wspólnego. Czy istnieje możliwość, by ministerstwo lub konkretna jednostka policji realizująca zatrzymanie pani Zwierzyńskiej odniosła się do jej zarzutów? Wiem, że w obliczu wyzwań stojących przed kierowanym przez pana ministra resortem, moja prośba wydaje się banalna, ale w obliczu agresji skierowanej wobec mnie przez kryminalistów związanych z panią Zwierzyńską oraz bezpośrednio przez nią chwytam się ostatniej deski ratunku. Gdyż fala nienawiści wylewająca się wobec mnie za przypisywany mi, a nie popełniony czyn przybiera kolosalne rozmiary. Boję się o swoje życie. A jeszcze wrócę tutaj do tematu Daniela Magicala, bo chciałam zapytać, dlaczego twoim zdaniem, raczej jakie są takie najważniejsze powody, dla których żadna normalna dziewczyna nie byłaby z Magicalem w związku? Przede wszystkim zważywszy na jego przeszłość. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mogła tworzyć rodzinę z kimś, kto prawie doprowadził.
własnej matki. Ja rozumiem, że ludzie się zmieniają, ale ja widziałam na ostatniej konferencji, że to jest po prostu dalekie zachowanie od zmiany. Tym bardziej, że tam też było tak, że Natalia mówiła o tym, że no, to było ile? 4 tygodnie temu raptem, że jest szantażowana, że miała jakąś umowę z Danielem, prosiła swojego byłego chłopaka, żeby ją zabrał i tak dalej, więc no... Jej, po prostu ciężko mi jest w tym momencie tak obiektywnie spojrzeć na to i po prostu brać go za przykład, nie wiem, męża, ojca i tak dalej, chociaż dobrze wiemy, że tak naprawdę dzisiaj jest w ogóle mało mężczyzn, którzy szanują kobiety. Są tacy mężczyźni, nie mówię, że nie jestem feministką i tutaj nie neguję, ale wiesz, patrząc na Daniela, no to po prostu, no... się otwiera. I tutaj też słuchałam telefonu od Roberta Pasuta i tam wspominał o takiej swojej teorii, że mężczyzna ma prawo oddać kobiecie. Co ty o tym myślisz? Jak ty to skomentujesz? Nie ma prawa. Jeżeli coś takiego się dzieje, to proszę iść na policję. Absolutnie przemoc domowa jest czymś najgorszym, co może być. Więc absolutnie no, nie zgadzam się. Nie zgadza się z tym. Uważam, że jeżeli uderzył kobietę, jest damskim bokserem i powinien tracić w oczach wszystkich kobiet, które napotka na swojej drodze życiowej. Szachta też na konferencji zarzucił tobie, że ty cieszysz się z zatrzymania Buddy, natomiast jeszcze nie udowodniono mu, że jest winny zarzuconych mu czynów, więc... Tak, dlatego jak coś się zmieni w tej sprawie, to będziemy mogły jeszcze raz porozmawiać po prostu. Mhm. Już myślę, że już nie ma sensu eksploatować tego tematu. A jak ty oceniasz, że na konferencji pojawił się były policjant? Wydaje mi się, że... Że czym więcej osób w świecie freak fightów, które są w stanie, że tak powiem, rozliczać merytorycznie osoby, które nie przechodzą dobrze resocjalizacji w swoim życiu, tym lepiej. No ciekawe tutaj, czy ta nowa postać będzie tego typu osobą. Czy ty masz uregulowany... Tak? Jak najbardziej, no, murem za polskim mundurem, czy to właśnie wielki szacunek należy się policji i jakby i za to, co robią. Wielu z nich poświęca swoje życie dla ojczyzny i no, tyle w temacie. Dużo osób też zestawiało cię z Fagatą, jeżeli chodzi o potencjalną walkę. Jak ty byś się na to zapatrywała, jak oceniasz jej działalność w internecie? No wydaje mi się, że to by było takie zderzenie dobra ze złem. Oczywiście ja po tej dobrej stronie, jednak mimo różnych swoich takich małych gdzieś tam grzeszków. Ale to nie na dzisiaj, nie ma co o tym mówić. Jesteśmy przed walką z Małgorzatą Zwierzyńską. Nie wiem nawet dzisiaj, czy mam szansę tą walkę wygrać. Oczywiście wierzę w siebie, no ale też wiem, ile zrobiłam jednostek treningowych, też wiem, jakie mam nastawienie mentalne, więc po tej walce, jeżeli ją wygram, to będę o takich rzeczach myślała. A no bo właśnie miałam zapytać, czy ty nie boisz się, że gdzieś tam przyczynisz się do dużego uszczerbku na zdrowiu Małgorzaty, no i że dozna po prostu trwałego uszczerbku? Nie, ponieważ kontroluję swoje ruchy i nie mam zamiaru robić jej żadnej krzywdy. Gocha też popchnęła cię na konferencji, więc czy ty myślisz, że ona mogłaby cię uderzyć przed walką? Czy byłaby w stanie uderzyć mnie przed walką, tak? No bo popchnęła cię na konferencji, więc stąd to pytanie. Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle Gocha jest osobą nieobliczalną, więc tak naprawdę ciężko się ustosunkować do tego tak jednostronnie. Wydaje mi się, że jest do wszystkiego zdolna, no po prostu, bo jest osobą, która no, nie trzyma emocji na wodzy, oj, tak, no, tak bym to nazwała. To już ostatnie pytanie. W takim razie, czy ty masz uregulowane wszystkie sprawy finansowe z Lexi? Oczywiście, że nie i mówię o tym wielokrotnie. Lexi, oddaj moje pieniądze. To wszystkie pytania już w takim razie i dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, buziaki i do wszystkiego dobrego.